Witam serdecznie, witam was wszystkich, moi kochani. Słuchajcie, z nami to nastąpi, ale słuchajcie, przyszło SMS jakiś, nie wiem, z numerem telefonu, że chce się zabawić jakoś seksmisję. Ktoś chce zabawić seksmisję. Czemu jesteś czarny? Bo czarny bez kamerki. Nic nie zjadłem kamerę. Co ty pierdolisz, człowieku? Jak się nie znasz, to proszę cię daruj sobie. Co to kurwa za subskrypcja? Czy się w nas wysyła? Co to jest kurwa? Cześć Mirosław. Chcesz się zabawić na początek SMS-ami? Rób telefon. Jacek. Ale proszę tu nie straszyć z tym jakiś europaletem. Capiation? Nie mogę, bo jestem goły i wesoły. Papież. Informacja, że zesłałem się spodnie. Słuchajcie. Nie ma rzeczy niemożliwych. Tylko jest kurwa zasadne Urberto. Proszę mnie nie nazywać, że jestem fiutem. Słuchajcie, po pierwsze, primo, ja nie będę miał nic wspólnego z tym Żanetą. Tylko ciągle tylko Żaneta. To, Żaneta, tamto. Już, słuchajcie, ja powiem wam o co wam chodzi. Ja nie będę się tego powtarzać, ale wiemy, że jesteście debilami. Jesteście chorymi ludźmi, którzy nie potraficie się zachować niegrzecznie, niedosłownie. Jeżeli macie rozumu trochę w głowie, to przestańcie tak pisać, bo tak robią chore ludzie. Naprawdę. Wy nie zdajecie sobie sprawy, co wy wyprawiacie, co wy wypisujecie do chorego człowieka. Żeby byście taki chory byli, wy może bym częściej byli, a wy zdrowi i macie coś nie tak w głowie. Widzicie, o co właśnie chodzi. A wy, jeżeli jeszcze raz będziecie mnie straszyć, to ja obiecuję, że prokurator zamie się resztą. I to wysoko kary pieniężne. Dzwonię z komendy policji w Zręcznikach. Czy dodzwoniłeś się do pana Stawińskiego? Nie. A do Szreka? Bardzo śmieszne. Nie ma takiej miejscowości. Mówi się Berożniki. Tak, jasne. Kłamie. Kłamie, oczywiście. No kłamie. Powiedziała prawdę, nie kłamie. Za takie bzdury będziesz wycofany. Rozumiesz? Wycofany, gościu. Słuchaj, wiesz na co chory jestem? Na twojego kutasa. Rozumiane? Korego? Capiation czy nie capiation? Pozdrawiam durnego Dawida Wójcika. Dawida Wójcika pozdrawiamy chorego skurwysyna. Tak, pozdrawiam Arka. Nie odpowiem ci na żadne pytanie. Halo. Halo. Siema, Mirek. Siema. Ja mam takie pytanie do ciebie. Mogę zapytać o coś? No. Jaka jest twoja ulubiona postać? Ulubiona postać, ja ci powiem, że to jest tak. One Piec. No, no. Bo ja na przykład tego. Ja Szereka lubię na przykład. Wiesz co, mnie nie interesuje twoje żarty. Ja wolę kulturalne Aminy. Na przykład ten One Piec. I jeszcze Demos Serywal. A no to oglądasz? Co? Naruto czy oglądasz? Naruto oglądasz? Czy ja pornosy oglądam? Tak. To spierdolę! Skurwiel. O! Uwaga, Kevin Walczak. Rozmowa na telefon. Posłuchajcie. Halo, dzień dobry. Z tej strony ECPU Polska. Z tej strony Kevin Walczak. Czy wiesz, Mirosławie, dlaczego do ciebie dzwonimy? No,
Domyślam się. Dlaczego piszesz do małych dzieci? Człowieku, przestań pierdolić. Weź, nie udawaj. Ale to cię bawi? Nie bawi, co? Bawi się, no. Mhm. Berżniki 18. Nie podawaj adresu. Jutro Lodo jest. Za ekipa i cię zabiera. Na dołek jedziesz. No i co z tego? Nie sąd cię skaże, pedofilu. Nie sąd cię skaże. To zgłaszaj do mecenasa, do adwokata. Ciebie nikt nie pomoże. Idiota. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. To jest logopeda z Berników. Zwołuję się do pani Rusława Sabińskiego? Tak, słucham. Nie włączę, bo jestem goły i wesoły, bo warę konia. Turbinator, ja ci powiem, że twoje kłamstwo jest krótkonogi. Słucham. Siema, Gola. Słucham. Mam pytanie do ciebie takie. No. Bęben ci nie zasłania fiuta, jak stoisz? Zasłania i co? A czego chcesz? A czego ty chcesz? Odbanuj mnie na TikTok. Dlaczego nie zbanowałeś paślaku? Sam jesteś spaślak. Ale to ty nie widzisz swoich jaj. Spaślak to twoja ojczyzna, kretynie. No ale ty mądry jesteś. O, niekulturalny jebany. Kevin Walczak. Idiota. Śmierdziele jebany. Śmierdziele. Jak tutaj mamy wiele. Oglądasz Naturito? Tak, oglądam Naturito. Bo to jest śmieszne. Naturito możesz sprawdzić w internecie. Jest takie porno. Ale ja powiem, że jest mocny. Mocny seks. Stras Leśna z Brzników. Gerald Rivi się kłania. Czy dodzwoniłem się do pana Mirosława Stabińskiego? Tak. Tak się składa, że potrzebujemy niestety jednej osoby, która pomoże nam pokonać Lorda Farquada, bo się ludzie nam tutaj zbierają na boisku i kurwa nie wiemy co zrobić, nie? A do lasu muszą wrócić. No to zarobisz przez 7 milionów, no niestety, musisz układać na życie, do widzenia. Ja pierdolę. Słyszeliście to? No ja pierdolę, no aż boki zrywać. Nie pozwólmy pluć nasze twarz i dzieci Germanów. Kevin Walczak, kolejny. Słucham. Hello, can I speak with Miss Stabińska? Yes. Do you speak English? Yes. What is your favorite anime? Yes. Ja pierdolę, ale ten duleń się rozłączył. Jak stękam, to ja lubię taki moc. Słuchaj, ja ci powiem tak, drogi kolego. Chciałam powiedzieć, że jeżeli oglądasz Naturito, to jest takie porno, ale słuchajcie, w wersji kreskówkowej. W wersji kreskówkowej możesz zadzwonić, możesz zobaczyć w internecie. Komiks Naturito porno. Szukasz na Google'ach, a tam masa jest pełno zdjęć. Porno. I tam można walić konia. Przez cały dzień, przez całą noc. Tylko na dziewczyn, tylko na chłopaków poniżej do 18 lat. Plus dosłownie. Zapraszam. O! No i kolejny. Turbinator Masakrator. Pytanie dla ciebie. No? Pamiętasz jak stawiałeś na Facebooka kiedyś zdjęcia z kotem, co miał złamaną łapę i leżał na poduszce elektrycznej?
Tak, no i co z tego? No i co się stało z tym kotem? Już wyzdrowiał. Wyzdrowiał? I co, rosół z niego zrobiłeś? Nie, nie kretynie, tylko po ogrzewaniu, bo czuć bez bólu i miał ranę tutaj na nodze. Rozumiesz? Aha. O kurwa, hrabian turbo. No, pięknie się pojawił. No, pięknie. Dobry. Cześć, dzwoniłem do Mirosława. Ok. Mirosław Stabiński. Dobrze, panie Mirosławie, bo słyszeliśmy, że pan jest poszukiwany listem gończym i został pan właśnie namierzony. Proszę przygotować ubrania, za 30 minut będzie po pana oddział policji. Możesz chuja naskoczyć. Ja ciebie się nie boję, kolego. Widzisz, ile ważę? 0 kilogramów. Zero efektu jojo. To znaczy pozbyć się wagi i bez efektu jojo. Kończymy live. 10 minut i zaczynamy drugą część transmisji na żywo. Żegnam.